lat na kosiarce. Już się po prostu zdarło tym metalem. Troszeczkę mi też przez to chyba tarcza ucierpiała, no ale Pisa powiedział, że dwa komplety tarczy, że dwa komplety klocków będzie ok. Cienka mi wywala prawdopodobnie przez to, że filterek mam nie nasączony, to jest, co wiecie, komputer. Tutaj sobie tam kalkuluję, pewnie za duży ciąg mam. Jadę do Pisara, od razu się filterek ogarnie. Prawdopodobnie za tydzień, pewnie jak wy to oglądacie, to już tam jesteśmy, albo już byliśmy. Jedziemy do Artura Puzio, dwukrotnego mistrza Polski w FMX-ie. Coś tam działają na kanale Fotogang, fajne filmiki robią, to zwłaszcza wtedy się do młodszych widzów. Zapraszają nas, wiadomo to w ramach reklamy, ale jedziemy tam też na pewno. Chcemy się tam dobrze bawić, jedziemy tam ekipą i myślę, że sporo nowych rzeczy możemy się tam od nich nauczyć. Naprzód. O kurwa, teraz coś poleciałem ze 3 metry. Ekran w fuzwarnie mi zachodził wilgocią jak po myciu. No. Teraz nie ma tego, jak cieplej się zrobiło. Gdzieś kurwa jeszcze. Wilgotne powietrze może być. Tak? Chuj go tam wie. Albo ciepło się zrobiło. Ja mam też licznik, ale nie podłączony, kurwa. No to ci ile? To kostkę wpiąć chyba? No kostkę wpiąć, ale on tam coś się pierdoliło z tym. A mam odłączony, kurwa, w ogóle ten przełącznik, kurwa, od tego licznika. Taki przełącznik miałem jeszcze na dwa guziki. I co on dawał? Włączał, wyłączał? Nie, on kurwa, wiesz co? Wiecie. Siema, gdzie jedziecie? Ja to do domu. Do domu już? Co na grupie nic nie piszecie, że wyjeżdżacie? Co? Co na grupie nic nie piszecie, że wyjeżdżacie? No jak już jedziecie do domu, to wysłał. Jedziemy tam na kempistę jeszcze pojeździć. No, pisz tam wcześniej jak coś, przy weekendzie. Chłopy. Dobra, dawaj, Tadziu, lecimy. Bo... cisza, nikt się nie odzywa. No jak nie, to byś napisał, czy ktoś jeździ, to byśmy ci napisali z Tadzikiem. My to też na spontanie wyjechaliśmy. No, dobra, jedziemy. Jak coś, to pisz to na grupie, a nie sami jeździcie. No, na razie. No, w rogu jeszcze się pojawi Konrad. Udało mi się go wyciągnąć z domu w stadzie. Właśnie na takie fajne smaczki poczekać. Słuchajcie, każde zakupy powyżej 100 zł dostajecie pakiet wlepek od Bajamoto. To jest zajebiste, naprawdę fajnej jakości. Trzymaj gaz. Gołas, jaranka. Wow. Kozaki, nawet sobie gdzieś to przykleję na pewno. No dobra, jest to, na co najbardziej czekałem, ale jest to lekkie. Kaskene. Titanium. Zaraz do tego przejdziemy.
Dobra, tarcza dla Tadzika. Mam nadzieję, że będzie pasowała, bo pisar tam zamawiał, dla niego to nie pasowała. Po modelu to była zamawiana. To wezmę, tutaj położę. Dobra, przechodzimy dalej. Oliwa do Kawasaki dościga, bo tam już, no w sumie raz na sezon wymieniam oliwę. Przynajmniej w tamtym sezonie dużo się nie jeździło. Nie to co w krosie regularnie, co 2-3 tygodnie bez kitu. Zapakowane, że widzicie, jakość jest niezła dostawy. Nie ma opcji, że coś się zniszczy. Kiedyś zamówiłem pirotechnikę, to też wszystko było tak powijane. Ja leję motul 700. Każdemu też polecam, dościga. Filterek KN-a to już jest norma u mnie. No i dobra, i to co chciałem wam pokazać. Bo to kosztuje w sumie, to co chciałem wam pokazać, to kosztuje grosze. A to jest mega sprawa. Są to paski do wyciągania z błota. To kosztuje tak naprawdę, nie wiem, tam 20, 30, 40 złotych, a może uratować wam życie w niejednej sytuacji, że z błota sobie sami podciągniecie motocykl. Będę to zaraz montował w husbandzie. Kozak, dzięki, Bajamoto. Jeszcze zobaczmy to, na co najbardziej czekam. Czyli kask. O ja pierdolę, zobacz pokrowcu. Pa. O kurwa, jaki lekki, jakby steropian sam był. No, ale sztos, a on jeszcze jest w opakowaniu. O ja, ale się jaram. Jak dziecko. Jakbym dostał motorynkę na komunię. Nie ten kask to wartości motorynki. No. Kiedyś. Co to jeszcze, jakieś naklejki, coś tu w środku. A cały ten kit taki. Nie wiem co to jest. Ale sztos. O wariacie. A patrz, ma zajebiście, mu ma wloty. Będzie łatwo kamerkę zamontować, tak jak mam tutaj w tym starym Shiro. Kurwa, jaki leciutki. To jeszcze trochę waży. Zoba. Kozak, co? Tak jak napisałeś, złotówka za 1 gram. Bez kitu. Kozak, polecam te kaski. Już polecam, jeszcze nie założyłem. Nie ważyłem nigdy swojego, ale tak czytałem sobie jeden. No poczekaj, wezmę. Nie wiem, czy dużo, czy mało, no ale weź to porównaj. Nie, to jak to jest 1 kg, to tu jest ze 3. Tak? No on jest, tak mi się wydaje. No, on jest stary na się. No bez kitu. No 2 razy tyle to na pewno waży. Ten niby ma ważyć 1600, to z GoPro to będzie ważył, nie wiem, z 1800 pewnie, no ale trochę potu i w ogóle to będzie z dwójka. Fajne, już go przymierzam.